To jest wernisaż moich prac, które namalowałam w przeciągu ostatniego roku. I jest to wernisaż organizowany przez Abbey House we współpracy z galerią Feedback, na który bardzo serdecznie zapraszam, już nie na wernisaż, tylko na wystawę, która będzie trwać do 12 lutego. To są moje prace, które namalowałam. Część, ten tryptyk to jest część cyklu dyplomowego, malowanego jeszcze pod kierunkiem profesora Tarasewicza na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pozostałe prace to są prace, które maluję przy współpracy z Abbey House, w związku z współpracą z Abbey House. To są prace, które nie chciałabym mówić, jak je interpretować. Jakby one są dosyć czytelne moim zdaniem i chciałam pozostawić margines dla odbiorcy, żeby mógł jakby sam dopowiedzieć sobie różne znaczenia, które w nich widzi. Zresztą to też jest taka zabawa z widzem. Trzeba się spieszyć i trzeba dużo malować, co dla mnie akurat jest pozytywną sytuacją, ponieważ mam motywację do tego, żeby po studiach nie odłożyć malowania na bok, tylko żeby w dalszym ciągu malować. Mam gwarancję, że przez najbliższe lata, kiedy będę związana z domem aukcyjnym, muszę malować kilka obrazów, znaczy tam ileś obrazów miesięcznie, tak? I dzięki temu robię to, co kocham, zarabiam na tym, co kocham, mogę się temu poświęcić bez reszty. To jest nowość na polskim rynku, ale zdaje się, że na rynkach zagranicznych już takie sytuacje miały miejsce i funkcjonują, sprawdzają się dosyć dobrze. Ja nie chciałabym za nikogo decydować. Ja podjęłam taką decyzję i mi się pracuje dobrze. Tam mieliśmy wzloty i upadki, ale teraz jakby jestem bardzo zadowolona, mam wystawę, wszystko jest w porządku. A myślę, że każdy artysta musi sam podjąć decyzję, czy jakby chce takiej pracy, gdzie musi się zobowiązać do tego, żeby oddać ileś obrazów, czy woli mieć właśnie swobodę. To zależy od stylu pracy i jakby poglądów danego artysty.